Witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o ormusach firmy Delgrin. Ormus, znany od 5000 lat, wytwarzany na terenach Babilonii i Egiptu, później w świątyni Dawida. Po zniszczeniu świątyni ślad urywa się na 2000 lat. Istnieją tylko nieliczne pogłoski w różnych zakątkach świata o substancji mającej podobne działanie. Armia mongolska, Tybet, Kościół katolicki. Ormus w swoim składzie zawiera wszystkie mikroelementy w idealnych proporcjach dla człowieka. Pierwiastki te występują w najbardziej przyswajalnej formie monoatomowej o wysokim wzbudzeniu spinów, charakteryzujące się bardzo dużą energią witalną. Najlepsze zioła lecznicze posiadają od 11 do 14 tysięcy w skali Bovisa. Ten ormus posiada 56 do 60 tysięcy w skali Bovisa. Nasycenie organizmu ormusem powoduje idealną pracę organów wewnętrznych i usprawnia przebieg wszystkich reakcji metabolicznych i biochemicznych. Poprawia przesył chemiczno-informacyjny między komórkami, w tym między komórkami nerwowymi, co z kolei w znacznym stopniu usprawnia pracę układu nerwowego i procesów myślowych. Bardzo pozytywną cechą ormusu przez zjawisko infoenergetyczne jest podnoszenie ogólnej wibracji, co można zaobserwować na zdjęciach kirjanowskich przez zmianę aury człowieka. Ormus przy zetknięciu z pokarmem lub naturalnym lekarstwem poprawia przyswajalność i działanie, jak również strukturyzację wody. Znosi działanie środków halucynogennych i narkotyków. Poprzez przesyłanie informacji na synapsach w obie strony, narkotyki powodują przesyłanie informacji tylko w jedną stronę. Neutralizuje działanie toksyn i wypiera metale lekkie z organizmu. Przeciwdziała chemtrails, obniża poziom stresu, fobii, lęków, poprawia algorytmy myślowe, wyostrza intuicję, pozostałe pięć zmysłów. Podnosi koncentrację i skupienie uwagi na wykonywanej czynności. Działa przeciwnie niż alkohole i używki, podwyższając trzeźwość myślenia i osądu. Tonizuje emocje, synchronizuje działanie dwóch półkul mózgowych, co prowadzi do bardziej kompleksowego rozwoju człowieka. Badania przeprowadzane na roślinach bezsprzecznie pokazują bardzo pozytywny wpływ na rozwój i plony roślin. Takie rośliny są bardziej przyswajalne i zawierają więcej wartości odżywczych. Przyspiesza to wegetację roślin. Ormus nie zawiera żadnych związków chemicznych ani soli. Jest naturalnym produktem, wytwarzanym naturalnymi metodami. W ofercie Delgrin obecnie jest dostępnych 3 rodzaje ormusów. Znany Wam już ormus Pure State, zielony, który przetestowałam osobiście. Jest to pierwszy z ormusów, który testowałam z tych 3 i króciutko o nim opowiem. Wytwarzany jest autorską metodą 3 przejść fazowych. Zawiera on największą ilość metali szlachetnych, nieosiągalną dla innych produktów tego typu dostępnych na rynku, jak również zestaw mikroelementów i minerałów ilościowo-jakościowo kompatybilnych z ludzkim organizmem. Przy zubożałej i wyjałowionej diecie współczesnej jest to jedyny sposób na zachowanie idealnego balansu mikroelementów niezbędnych do procesów katalitycznych, prawidłowego funkcjonowania naszych organizmów. Złoto w postaci monoatomowej, dla którego ormus jest nośnikiem, jest niezbędne dla prawidłowego działania układu nerwowego. Dzięki temu pierwiastkowi funkcjonuje on jako nadprzekaźnik. Atomy złota są połączone przez splątania kwantowe, dzięki czemu informacje są przekazywane natychmiast i bez strat energetycznych. Nadprzewodnictwo. Komunikacja między komórkami nerwowymi w układzie nerwowym jest na nieporównywalnie wyższym poziomie. Skutkiem tego znacznie poprawia się koncentracja, jak również algorytmy myślowe. Podnosi się poziom świadomości, zdolność przetwarzania informacji odbieranych przez zmysł. Ormus posiada niezbędne składniki do odbudowy i regeneracji istoty szarej mózgu i układu nerwowego. W konsekwencji jest idealny przy niwelowaniu objawów zaburzeń i schorzeń układu nerwowego, takich jak autyzm, schizofrenia, udar, choroba Alzheimera czy Parkinsona. Ormus ma nieprzeciętnie wysokie wibracje, dzięki czemu wnosi nasz garnitur cech osobowościowych na wyższy poziom. Pomaga z radzeniem sobie z emocjami o niskich wibracjach, jak strach, złość, jak również z radzeniem sobie z apatią i depresją. W znaczący sposób podnosi nasze zdolności kognitywne, dzięki czemu myślenie nie boli. Dodam od siebie, że ten produkt doskonale reguluje gospodarkę hormonalną naszej szyszynki, aktywizując ją w godzinach wieczornych do produkcji melatoniny, pozwalając na regenerację organizmu podczas snu. Przypominam, że melatonina doskonale pomaga w regeneracji naszej wątroby. Kolejnym z ormusów jest ormus MRES. Zawiera akord wibracyjny metali szlachetnych zawartych w ormusie, posiadając dodatkowy wpływ na poprawienie funkcjonowania zmysłów postrzegania, poprawiając ostrość widzenia, wysycenia kolorów, redukując wady, poprawia wrażliwość słuchu oraz smak i węch. Ostatnim z rodziny ormusów Delgrin jest ormus Thoth.
złoty. Jest to stworzone na bazie ormusu wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego, czystej taksyfoliny, kwasu bursztynowego i nektaru. Powstał efekt synergii, podnosząc potencjał elektryczny komórek. Dzięki temu organizm ma wyższą energię, chęć do życia i tak zwany explosive power, tak pożądany wśród sportowców. Te niespotykane właściwości znalazły zastosowanie również w niwelowaniu objawów i wspomaganiu leczenia chorób onkologicznych. Redukuje w znacznym stopniu niepożądane efekty chemioterapii, pozwalając na łagodniejsze przejście leczenia i wyjście z choroby. Jak stosować ormusy? Zalecane stosowanie ormusów jest jedną kapsułkę dziennie, w opakowaniach zawartych jest 31 kapsułek, czyli jedno opakowanie na miesiąc. Otrzymałam od Was zapytania, czy można łączyć ormus w zestawy i stosować je naprzemiennie. Tak, można. Na przykład ormus zielony zachęcam zastosować w godzinach wieczornych. W godzinach aktywności naszego potrójnego ogrzewacza według tradycyjnej medycyny chińskiej, kiedy organizm wchodzi w stan wyciszenia, a nasza szeszenka zaczyna wytwarzać melatoninę. Wtedy ułatwi nam to zasypianie i spokojny sen. Można również zastosować ten ormus w sytuacji stresowej. Ormus niebieski zachęcam stosować w momentach aktywności naszego mózgu, czyli w zegarze biologicznym narządów, w godzinach maksimum energetycznego naszej śledziony, czyli między godziną 9 a 11. Ormus też można zastosować przed egzaminami, ważnymi spotkaniami, gdzie wymagana jest intensywna praca intelektualna i skupienie uwagi. Ormus złoty proponuję stosować w godzinach między 15 a 17, kiedy według tradycyjnej medycyny chińskiej nasz organizm mobilizuje się do wysiłku fizycznego. W tych godzinach też zachęcam do większej aktywności fizycznej. Ormus złoty można stosować doraźnie w momencie spadku energii albo podczas rekonwalescencji, na przykład infekcji bądź właśnie w przypadku chorób onkologicznych. Jeśli jesteś zainteresowany zakupieniem ormusu dla siebie bądź dla bliskiej osoby, skontaktuj się ze mną. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu. W następnych nagraniach opowiem Wam o szungicie, jego właściwościach i możliwościach zastosowania. Do usłyszenia. Ewa Budgusajn.